Witajcie Ancymony, ja jestem Mati. Niecałe 2 lata temu na swoim kanale komentowałem posty z fanpage'a o absolutnie nietajemniczej nazwie. Fit matka wariatka. Dlaczego absolutnie nietajemniczej nazwie? Ponieważ żaden z tych trzech członów, a w szczególności ten ostatni, nie jest przesadzony. Na czym polega ten fanpage? Ona jest szczupła, grubasy tylko żrą i nic nie potrafią więcej. Ona wie, a grubas to tylko będzie wiedział tyle, ile zeżre. Ona coś powie, a grubas to najlepiej niech się nie odzywa. Coś w tym stylu. No i piękno internetu, moi kochani, polega na tym, że nawet jeśli ja zapomnę jakiejś postaci internetowej, którą komentowałem, moi kochani widzowie mi o niej przypomną. Otrzymałem jej pewien post i zauważyłem, że poziom fanpage'a nie zmienił się o grosz, więc hej, co mi tam, możemy po raz kolejny skomentować post fit matki wariatki, szczególnie, że dotyczy psiurków kochanych, tak? Buddy dzisiaj będzie gościem specjalnym, i będzie pomagał w nagrywaniu odcinka. Ostatnio obserwuję bardzo niebezpieczny w moim odczuciu trend, co róż wyświetlają mi się tutaj posty internetowych influencerów ze zdjęciami ślicznych piesków i kotków, które zakupili oni w hodowlach. Jak ktoś sam jest influencerem, influencer w świecie mediów społecznościowych, osoba wpływowa, która dzięki swojemu zasięgowi jest w stanie oddziaływać na ludzi, z którymi nawiązuje trwałe relacje. Często tym terminem określa się twórców internetowych o znacznym rozgłosie, którzy posiadają znaczne grono odbiorców. Osoby tego rodzaju bywają wykorzystywane w ramach kampanii marketingowych, ponieważ potrafią umiejętnie wpływać na zachowanie internautów. Influencerzy koncentrują się często na pewnej ustalonej tematyce, publikują recenzje produktów lub artykuły informacyjne w zamian za możliwość wypróbowania danego towaru albo bonus finansowy ze strony partnera. Ludzie wykupują u niej diety i ćwiczenia, więc wpływ na ludzi jest. Znaczny rozgłos, ponad 500 000 obserwujących, jest. Ustalona tematyka, odchudzanie i ciuchy, jest. Tak na szybko, 3 z 5, więc chyba można nazwać ją influencerką. I w ogromnym cudzysłowie, ze specjalnym błędem pisze influencerów, to wiedz, że mamy do czynienia z kolejną perełką na mianę Jakuba Czarodzieja. Na pytanie świadomych i empatycznych obserwatorów, dlaczego kupili zwierzęta za kupę hajsu, skoro w schroniskach gniją tysiące, którym niczego nie brakuje, tłumaczą się, że to oni są świadomi oraz wyedukowani i biorąc pod uwagę, że nie poradziliby sobie z psem czy kotem ze schroniska, kupili zwierzę ze sprawdzonego źródła. Szczerze, jak najbardziej fajnie wziąć jakiegoś psiaka ze schroniska, bo wiadomo, że te psy no nie mają tam kolorowo, że fajnie jednak jak psiunek jest w jakiejś rodzinie i w ogóle. Natomiast jeśli w jednym zdaniu piszemy, że ktoś, że źli, podli ludzie nie biorą psiunków ze schronisk i jednocześnie również piszemy, że ci sami ludzie mówią, że nie podołaliby sobie, nie podołaliby temu wyzwaniu albo nie poradziliby sobie z takim pieskiem, to chyba szczerze lepiej jakby nie brali takich zwierząt, ponieważ takie zwierzęta później albo są porzucane, albo później po raz kolejny oddawane do schroniska, nie? Sam kocham zwierzęta, ale szczerze to o wiele lepiej powiedzieć komuś, że jest inne wyjście, albo porozmawiać z taką osobą, aniżeli narzucać komuś zdanie, ponieważ twoje jest lepsze niż ich. Dodatkowym atutem jest tutaj posiadanie dziecka, a bycie samotnym rodzicem... Cio. Muszę poczekać pan. Dodatkowym atutem jest tutaj posiadanie dziecka, a bycie samotnym rodzicem jest wręcz wskazaniem do zakupu i przeciwwskazaniem do adopcji. Z tego co wiem, adopcja nie należy do takich łatwych i szybkich rzeczy, więc po części można zrozumieć takie osoby. Można oczywiście również na takie osoby najechać, co kto woli. Czytam te ich tłumaczenia i robi mi się słabo. Tak jak mi, gdy czytam ten post. W temacie hodowli jestem skrajnie radykalna i jestem zdania, że dopóki schroniska nie będą puste i dopóki nie wyedukujemy społeczeństwa, wymuszając na nim empatię, wiem, to niewykonalne, wszystkie hodowle powinny mieć zakaz rozmnażania zwierząt na sprzedaż. Było już wielu takich, którzy chcieli osiągnąć coś wymuszaniem. No ale wracając do wpisu, jak zareagujesz na to, jak ktoś zaproponuje ci spróbowanie odtłuszczonego twojego ulubionego ciasta? A jak na przykład zareagujesz, jak ktoś będzie darł na ciebie ryja i do tego twojego ryja będzie wkładał ci ciasto, na które kurwa nie masz ochoty? No właśnie. Jak można napisać taką głupotę, jak wymuszanie empatii? Szczerze, im bardziej ktoś coś na mnie wymusza, tym ja robię wszystko, żeby nie zrobić tylko tej rzeczy, do której ktoś mnie przymusza. Osobiście nie wyobrażam sobie kupna zwierzaka z hodowli, mając świadomość, ile zwierząt czeka w schroniskach. Rozumiem i tutaj nie mam się do czego przyczepić. Napisała osobiście, więc jest to wyłącznie jej pogląd. Wydawanie grubych tysięcy na kotka czy pieska, które mogłyby pomóc potrzebującym, uważam za brak elementarnej wrażliwości. Czyli wychodzi na to, że mamy chyba chyba do czynienia ze wzorem wszelkich cnót. Zapewne żadne jedzenie w domu wariatki nie jest marnowane, a ona sama albo je przeterminowane rzeczy, albo chodzi po nocach i karmi bezdomnych. Również w domu wariatki nie występuje na bank coś takiego jak wydawanie pieniędzy na głupoty. Jeśli tak faktycznie jest, to chylę czoła. Jeśli tak nie jest, to nie. To oczywiście bez znaczenia, bo każdy wydaje swoje pieniądze jak uważa, ale... No właśnie. Mam radę dla tych zakochanych w kupowaniu z hodowli zwierzaków. Zamiast wpisać, jacyście to wyedukowani i kretyńsko się tłumaczyć, napiszcie, że chcecie mieć zwierzątko, którym można się pochwalić w internecie, a nie jakąś biedę ze schroniska. Szczerze, jak już tak gadamy o tych złych i podłych influencerach, to o wiele lepiej chyba jednak adoptować pieska, i pokazać, że w taki sposób również można, jak później takiemu bezdomnemu czy tam adoptowanemu pieskowi zrobisz Instagrama, łobabę. O wiele lepiej adopcyjniak przyjmie się niż taki kupowany chłam. Przesadziłem? Początkowo w scenariuszu miałem napisane kupne ścierwo, ale pomyślałem, że nawet w żartach nie chcę mówić tak o kochanych psiunkach. Tak będzie bardziej fair, bo ludzie już nie są tak głupi jak kiedyś. Wasze tłumaczenia są dokładnie tak słabe jak z okupu zwierzaka z hodowli. Ludzie są nadal tak głupi jak kiedyś. Poza tym, jakie tłumaczenia, serio. Influencerka wariatka, która tą influencerką nie jest, na samym początku napisała o tych wszystkich złych ludziach, którzy kupują zwierzęta. Następnie ci sami źli ludzie, którzy kupują te zwierzęta, przyznają się do tego, że najprawdopodobniej nie podołaliby zadaniu, żeby wychować adopcyjne zwierzę. Więc gdzie tu jakiekolwiek tłumaczenie? Mamy czyn, mamy powód, koniec. Ale nie, jesteśmy przecież Jakubem Czarodziejem, który się musi do wszystkiego przyjebać i zjebać wszystkich ludzi, którzy postępują inaczej. W osobnym poście odniosę się do zarzutu, że zwierzęta ze schroniska są nieznane i może być niebezpieczne. Bo przecież nie znamy jego charakteru, że ino nakarmisz i będzie na bank cudowne. Pierdolenie, że aż mnie trzepie, bo to typowe tłumaczenie zakupu zwierzęcia z hodowli. Tutaj chyba najlepiej będzie, jak posłużę się komentarzami osób, które bardziej znają się na hodowli, bardziej się znają na pieskach. Tutaj tak, by the way, Buddy jest z hodowli. Buddy jest wzięty z rodziny od strony Izy. To będzie widać, że to jest Buddy. To ty! Baduleś! Anka pisze, a ja pozwolę się nie zgodzić. Są rasy i psy, które mają konkretne predyspozycje, geny i przeznaczenie. I niestety, biorąc psa ze schroniska, nie jesteśmy w stanie zastąpić psów wyhodowanych konkretnie w danym celu. Sama mam 2 psy z adopcji, a do ratownictwa już celowo zakupione sukę z hodowli. I chociaż moje adopciaki są kochane, to nie mają cech, genów, popędów takich jak rasy stricte użytkowe. I czym innym jest kupowanie psa dla szpanu, a czym innym do sportu czy pracy z daną rasą. +1 Anka. +1. Marta natomiast pisze, absolutnie się nie zgodzę. Często człowiek, który kupuje zwierzę z hodowli, kieruje się konkretnymi dla rasy cechami. Jeśli ktoś potrzebuje psa rodzinnego, kupuje powiedzmy Golden Retrievera. Jeśli ktoś chce brać udział z psem w konkurencjach agility, kupuje powiedzmy Bordera. Nie mówię, że kupując zwierzę z hodowli mamy 100% pewności, że pies będzie miał konkretny charakter, natomiast szansa na to jest zdecydowanie większa niż w przypadku psa ze schroniska. Poza tym ludzie, którzy nie są doświadczonymi psiarzami, mogą sobie nie poradzić z problemami behawioralnymi, jakie bardzo często miewają psy ze schroniska. Także naprawdę cudownie, jeśli ktoś adoptuje psa ze schroniska. Jestem jak najbardziej za, ale nie można piętnować ludzi, którzy kupują psa z hodowli, bo w niczym nie są gorsi niż ludzie, którzy adoptują zwierzę ze schroniska. Dodatkowo Ann cały wpis również podsumowuje bardzo według mnie celnie. Wydaje mi się, że taką formą postu robisz więcej złego niż dobrego w temacie. Akcja Nie kupuj, adoptuj jest oparta na pozytywnym przekazie, że zwierzaki adoptowane są cudownym przyjacielem rodziny i tym podobne. Atakujesz i pogardasz w swoim poście. Twoje komentarze do komentarzy też są takie niemiłe, agresywne. Też jestem za adopcją i mam w domu 5 zwierząt z ulicy, schroniska, ale mogę innych zachęcać, a nie obrzucać ich błotem. I tutaj cholera również się zgadzam i nie ma nic do dodania. Dlaczego? Ponieważ jak ktoś mówi dobrze, to bez sensu kłapać dziobem. Ja natomiast jestem tym podłym i złym influencerem, który nie wstydzi się tego, kim jest. Wstydzi się natomiast ludzi z branży, którzy odwalają taki syf. Dlaczego? No właśnie, dlaczego? Po cholerę ja w ogóle to komentuję, skoro ja już na to wszystko nawet nie mam siły. Dasz radę, Mateusz. Musisz dać. Musisz mieć energię. Właśnie nie mam i nic mi nie pomaga. To Gamine. On ci zawsze pomoże. Zwykły energetyk? dostanę energii na chwilę, a później okropny zjazd. To nie jest zwykły energetyk. 12 aktywnych składników dadzą ci energię nawet do 6 godzin, a później nie odczujesz, kiedy przestanie działać. Świetnie brzmi, ale takie coś musi być drogie. A podatek cukrowy? Gamine nie ma cukru. Podatek cukrowy nie obchodzi Gamine'a. Kosztuje on 3,33 za porcję, a z kodem ANCYMON masz aż 10% zniżki na cały asortyment. I to tyle? To takie proste? Tak. Dziękuję. Lepiej. Bądźmy odpowiedzialni, świadomi, szczerzy i nazwijmy to po imieniu. Zakup zwierzęcia z hodowli jest nieludzki, biorąc pod uwagę problem bezdomności zwierząt w naszym kraju. I racja, jak kupujesz psa z hodowli, to nie jesteś człowiekiem. Tracisz w ogóle prawa ludzkie, śmieciu je. 19 sierpnia. Wiedziałam, że jeśli pojadę do Agaty, to akcja zakończy się bezwzględnym przyjęciem kolejnej mordki do kochania. Kurde, może się jakoś faktycznie pomyliłem? No z jednej strony, okej, no przysrałem się może za mocno tej kobiety, bo... No z jednej strony tak najechała na tych wszystkich ludzi, ale jeździ do tych wszystkich schronisk, adoptuje te biedne zwierzaki. One mają dom później, może faktycznie ktoś mi wysłał posta, a ja się już napaliłem i od razu musiałem... Chyba bez sensu odcinek. Wiedziałam, a jednak pojechałam. Jakoś nie mogłam się powstrzymać. Stało się, jak przewidywałam, w połowie października do moich dziewczyn dołączy ta kluska, która obżarta śpi na pierwszym zdjęciu. Fit to ona raczej nie będzie, jak widać, ale ja ją kocham. O kurde. No to chyba ten odcinek już jest serio bez sensu. I nawet Buddy go nie uratuje. Najechałem na tą kobietę. Okej, no 2 lata temu naprawdę robiła głupie rzeczy, a teraz ktoś wysłał mi tylko posta. Ja zobaczyłem nazwę. No ale z drugiej strony nie chcę teraz, może jakoś ten odcinek... No nie chcę tego wyrzucać, bo się napracowałem, przecież tu się... Napisałem scenariusz, przygotowałem sobie wszystko, nie chcę tego wyrzucać. Jakoś może poprowadzić ten odcinek, że też popełniam błędy, że youtuberzy też popełniają błędy, że może warto się czasem po prostu przyznać do błędu. Dobra, to może tak. Oficjalnie Fit matko wariatko. To będzie mój pierwszy psiak z prawdziwej hodowli i nie ukrywam, że miałem lekkie wyrzuty sumienia, że kupię zamiast dotować. Ja pierdolę. Jeśli w słowniku obok słów hipokryzja, dramat albo ja pierdolę, co tu się właśnie stało? Nie ma jeszcze zdjęcia, mam zajebistego kandydata. Czekaj, jak to było? Wasze tłumaczenia są dokładnie tak słabe jak zakup zwierzaka z hodowli i zakup zwierzęcia z hodowli jest nieludzki, biorąc pod uwagę problem bezdomności zwierząt w naszym kraju. Czyli skoro Fit matka wariatka jest w tym momencie nieludzka, to jaka jest? Zachęcam was do tworzenia kreatywnych odpowiedzi w sekcji komentarzy. Tym samym znalazłem rozwiązanie. Żeby utrzymać równowagę, dołączy do nas i jakiś schroniskowy mamlas. Serca do kochania u mnie jest pod dostatkiem, więc to zapewne nie koniec moich szalonych pomysłów. Jasna sprawa, jak jednemu bezdomnemu dam 5 zł, a drugiemu nachrocham w twarz, to wszystko się zeruje. Natomiast jeśli 2 bezdomnym dam po 2,50, a trzeciemu napruję w twarz, no to 1 bezdomny odjąć 1 bezdomny to 0, natomiast 3 bezdomny 2,50. Czysta matematyka. Kochani, jeśli ktoś nie wariat napisałby, że kupił sobie psa z hodowli, to nie zareagował. Jeśli ktoś nie wariat napisałby, że adoptował zwierzaka, to nie wiem, uśmiechnąłbym się. Jeśli ktoś nie wariat napisał, że wziąłby psa z hodowli i wziąłby psa z adopcji, to nie wiem, również bym się uśmiechnął. Jeśli jednak wariatka najpierw, chociaż może bardziej później, ponieważ ten pierwszy post jest najnowszy, a ten obecny, który teraz czytam, jest sprzed roku. Ciśnie po ludziach jak po szmatach, po tych, którzy kupują te psy, no że najgorsi ludzie, a samo robi dokładnie to samo. To jak to można nazwać? No jak to można nazwać? Oczywiście, niestety, jak to najczęściej bywa u dużych influencerów i u mnie również cholera, nad czym naprawdę mocno ubolewam. Komentarzy negatywnych praktycznie nie ma, no chyba że zostały usunięte. Natomiast komentarzy chwalących jest ogrom. Tak samo jak pod pierwszym postem, który czytałem. Robisz coś, ludzie się chwalą, ponieważ jesteś popularny. Rok później ciśniesz po takich ludziach, do których sama się zaliczasz i ludzie dalej klepią cię po pleckach i dalej jesteś wychwalany. Ostatnimi czasy na mojej grupie facebookowej zauważam podobny schemat. Albo ktoś wyśmiewa Dubiela, ponieważ ja nagrałem o nim film, tylko że zamiast wstawić coś, do czego faktycznie można się przyczepić, wstawia film, jak Marcin opowiada o dziecku, które adoptował wirtualnie w Kenii i opłaca mu kształcenie. Albo na przykład pod pewnym postem na mojej grupie jedna osoba napisała, że post jest zakłamanym, a osoba przedstawiona tego nie robi. Ja odpowiedziałem, robi. I dostałem lajka od osoby, która przed chwilą nie zgadzała się z całym postem. To jest straszne. To jest serio straszne, że coraz częściej zauważam to, że ludzie są w stanie zmienić całkowicie swoje zdanie tylko po to, żeby jakiś twórca ulubiony się z nimi zgodził, albo żeby dostać jednego lajka na Facebooku pod swoim komentarzem. Nie wiesz, bo ja nigdy o tym publicznie nie mówiłam, ale marzę o zbudowaniu ogromnego domu dla wszystkich niechcianych, chorych, starych, odrzuconych itd. zwierząt. Widzę siebie na starość w takiej właśnie oazie, gdzie jedynym odgłosem jest szczęśliwy szczek i nie tylko moich futrzastych przyjaciół. Nie w głowie mi drogie samochody, zegarki czy apartamenty, do grobu ich nie zabiorę. Chcę poczuć, że mój pobyt tutaj ma jakiś sens. Może to głupie, możesz oceniać jak zechcesz, ale tak właśnie mam. Możesz być pewna, że tak się stanie. Amen. Dobrze, to żeby ocieplić mój film, żeby również nie był tak negatywny jak post matki wariatki. Miałem sen, piękny sen, śnił mi się rodzinny dom, ciepły piec, duży stół i pachnący na nim chleb. Miałem sen, piękny sen, a w nim mamo twoje ręce. Kroją chleb, dają znak, żebym wrócił jak najprędzej, A ja tam, mamo, tam, gdzie już bliżej, niźli dalej, zanim sen minie ten. Jeszcze, mamo, mleka nalej, jeszcze raz przytul mnie i serdeczną daj przestrogę, zanim dzień spłoszy sen. Pójdę, mamo, w dalszą drogę. Dziękuję wszystkim patronom i osobom wspierającym, które ten film zobaczyły wcześniej. Tutaj nad Buddym macie Instagrama, na którym wstawiam zdjęcia z analoga, informuję o wszystkich rzeczach związanych z YouTube'em, live i tak dalej. Możecie mi zadawać pytania, bardzo często odpowiadam. Tutaj w ogóle z boku również Gamine 10% zniżki na Konan Simon na cały asortyment. Niedługo znowu pojawią się shakerki, także myślę, że fajna sprawa. Pamiętajcie, to złego dnia. O Jezu. Trzymajcie się, cześć i bye. Miałem sen, piękny sen, śnił mi się rodzinny dom, ciepły piec, duży stół i pachnący na nim chleb.